mogę dłużej zwlekać. Podejmuję decyzję o rozpoczęciu kontroli poselskiej w miejskiej komunalnej spółce WIG. Jest to pod wpływem doniesień medialnych, które zbulwersowały opinię publiczną. Mianowicie chodzi o sposób traktowania kobiet na urlopie macierzyńskim. Mowa tutaj o kilkunastu przypadkach, w których według doniesień prasowych i wstępnych ustaleń kobiety przebywające, pracowniczki tej spółki przebywające na urlopie macierzyńskim miały utrudniany dostęp do powrotu na tożsame stanowiska, mogły być również szeregowane w innych stanowiskach nieodpowiednich w ramach ich konsekwencji. Wiele z tych historii wśród tych 14 kobiet wymaga wyjaśnienia. Być może zdarzyło się na przestrzeni lat, że pewna kobieta po jakimś czasie na porozumienie stron zmieniła stanowisko pracy, na porozumienie stron dodam, i to na pewno nie było od razu. I to na pewno nie było, żadna kobieta nie była zmuszana. Warto tutaj jeszcze do tego dodać, że po urodzeniu dziecka każda rodzina, bo przychodziły całe rodziny, te kobiety z dziećmi i ze swoimi partnerami, były zapraszane przez zarząd, był wspólny poczęstunek, było wręczenie gratulacji, była wręczona nagroda od spółki WIG, więc myśmy bardzo mocno starali się takie osoby nagradzać i popierać takie zachowania. Nigdy w życiu, popieram, jeszcze raz powiem, nigdy w życiu takie sytuacje za mojego czasu, gdy to było 2014 roku, nie miały miejsca. Nie ma mojej zgody na to, żeby komunalna miejska spółka, której prezesem jest Ireneusz Jaki, postępowała wbrew etyce zrównoważonego biznesu, wbrew etyce spółek Skarbu Państwa, spółek komunalnych, gdzie to polityka prorodzinna i szacunek dla młodych mam powinien być głównym wyznacznikiem działania zarządu spółki. Dlatego podejmuję decyzję o kontroli tej spółki.